Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się już drugi raz w grze Spellcaster University. I tak, pomiędzy tym przednim odcinkiem, zgodnie z obietnicą, rozdzieliłem mniej więcej uczniów i pozmieniam trochę szaty. Więc teraz tak, ci w fioletowych są naszymi priorytetowymi na magię tajemną. Niestety ogólnie tajemną, więc nie mam gwarancji, że to uda się zagrać mistrzów. Mam nadzieję, że jednak się, wiecie, jakoś to uda. Ale jak nie, to trudno. A tu mamy pozostałych, oni mogą robić wszystko. Co będzie, to będzie. A póki co wznawiamy grę na prędkości 1 póki co. Albo nawet 3. I tak, wprost powiem jedną rzecz. Na razie nie ciągniemy rzeczy za pieniądze, bo musimy po prostu oszczędzać na wypadek, gdyby coś było potrzebne. Natomiast możemy skupić się na ciągnięciu tych kart. I tak, mam tutaj opcję z kupcami, który na razie nie chcę ruszać tak długo jak można. I mamy też uczniów. Możesz pójść i tyle. Jeśli chodzi o inne rzeczy, świnki nadal nie ruszamy. I tutaj, witaj, przepraszam, że zwracam ci głowę. Znalazłem coś w pobliżu szkolnych murów, więc pewnie to wasze. A za znalezienie z góry należy się nagroda, prawda? I jednak, nic się nie należy, albo co to takiego? Nic się nie należy. I tak, podpowiem w ten sposób, bo trzeba też trochę prestiżu podbudować. O, i magia tajemna, super. Znak prostarych. Fajna rzecz, ale niestety nie mamy jak to póki co. Nie mam właśnie jak tego dobrze użyć, więc odpada. Dekoracja grzbietowa. Podziemiach. O podziemiach na razie nie przejmujmy się, weźmiemy to. Nie po to, żeby mieć dodatkowe szanse na, jak to się nazywa, właśnie na aresztowanie ich ścieżki życiowej. I no, na spokojnie, niech to trwa. Prędkość razy 3, bo nic się nie dzieje wielkiego. I tak, nasz obecny cel też powinien być następujący. Wymyślimy świnkę tutaj szybko. I o, można zarobić w ten sposób. Artefakty selekcyjne, mikstury. Wiecie co? Zarobimy w ten sposób. Nie jest to może najmądrzejsza opcja, ale niech będzie. I co tu mamy? Aktywne postacie w tym pomieszczeniu generują prestiż. Wezmę. Prestiż jest naprawdę istotny. I niech będzie prestiż na stołówce. Im więcej go będziemy mieć, tym większa szansa na to, że sobie z czymś poradzimy. Jakoś porządniej. I tak. Czy dzieje się coś ważnego? Zobaczmy. Pierwsza rzecz, mamy już, jak to się nazywa, wybór różnych rzeczy, czyli naszych ścieżek życiowych. I jak widać, fatalnie nam poszło. Bo proszę, dzięki miernym umiejętnościom magicznym, Gwendolyn i nie będę trzymał nazwiska, staje się wieśniakiem. Najgorsze, co może być. Ale lepsze to niż śmierć, więc dać im jeden prestiż, ale wieśniacy nas lubią. Tu mamy, dzięki przeciętnym zdolnościom, dostajemy wiejskiego maga, 15 many każdej. Niech będzie. Tutaj tak samo. Czyli możemy spróbować ponownie. Wiejski mag, więc jest trochę lepiej. Tutaj wieśniak. Spróbujemy ponownie. Niestety. I niestety. Prestiż ucierpiał. Nie udało nam się lepiej, ale mamy przynajmniej jeden sukces. Pozbyliśmy się trochę uczniów. Wieśniacy nas bardziej lubią. Jej. I mamy delikatnego boosta do innych rzeczy. Więc w tym momencie możemy też zobaczyć. Zamiast jesteś dobrzy uczniowie, zwykły, to ty idziesz tutaj. Dobra. I orkowie. Okej. Zaboli nasz budżet, ale damy to. Lepiej dać świecie orkom, niech się cieszą, niż potem mieć z nimi kłótnie. Tak już wystarczająco dużo problemów narobiliśmy. Więc tak. Jak widzę, ktoś się uczy magii czasu. I to akurat aż pół ork, co ciekawe. Jej. I inkwizycja powoli też zaczyna nas lubić przez to, że mamy dawnych inkwizytorów tutaj w kadrze. No dobra. Jakoś to idzie. Niestety uczniowie wychodzą stąd, co oznacza, że nie zaspokajamy ich potrzeb. Ale się nie dziwię, jak mam tylu uczniów, a nie mam żadnych dormitorii, żadnych stołówek. Wychodzi na pewno się nad tym zastanowić, to ogarnąć, ale dam radę.
I tak, póki coś tym przejmujmy, obserwujmy po prostu, co się dzieje na razy 3. W sumie to jest chyba najlepsze tempo, jak są takie spokojne czasy. Okej, okay, magia tajemna. Kurczę, nie powinienem tego ruszać w sumie. Oj, tak, zdecydowanie to. A, i gdzie to jest gabinet jakichś tych nauczycieli? Tutaj. Zdecydowanie tutaj. Wieśniaki coś chcą. A, i teraz tak. Okej, mamy opcję. Przez uczniów z innych domów magii nasze dzieci gorzej się uczą. Pora coś z tym zrobić. Trzeba je rozdzielić. Im bardziej im uczymy na grupy, tym lepiej im idzie. Oj, to byłoby super. Ale nas nie stać. A za mało radykalne rozwiązanie. Cela więzienna. Nie wiem, jak to ma działać, ale okej. Uważam, że różnorodność dobrze mi służy. A, zgadzam się, pora na podział. Wezmę to. Bo to jest tanie, a dostajemy... No. Taką opcję. Zawsze cokolwiek, wiecie, nie jest to ideał, ale no, jak mówiłem, zależy mi na tym, żeby sobie poradzić dobrze, więc tak. Potem na trójkę, a nowy uczeń? W sumie, właśnie zobaczmy, co to za uczeń. U kandydatów zwykłe, dziecko natury, a to idziesz tutaj. Pracowity. Zwykły, dręczyciel, no niestety, ale bierzemy tego. I dobra, mamy co trochę ogarnięte. Zegar mistrzów ani trochę. Na szczęście gram na najwolniejszym tempie, więc wcześniej czy później się ich ogarnie. Tutaj się uczą. I świnka wróciła oraz pojawia się event związany z tym krainem. Zanim jednak tamto, to zobaczmy, co tu mamy. Niepotrzebne. Wezmę to. Nie jest najlepsze, ale niech sobie będzie po prostu. I proszę, jest coś takiego. Burk. I proszę, nie wiadę co, jak, co tak, coś takiego wiesz, dlaczego tutaj naucz się języka, albo porozmawiaj z gościem jak duch z duchem. Mamy tu już magię tajemnej, więc to też weźmiemy. Witaj, jestem strażnikiem jeziora. Aż do mnie ryby? To absurd, nie chcę czegoś takiego w jeziorze. Przygotujemy coś w kuchni, znajdziemy ci ryby. A niestety nie. Nie, tego na pewno nie wybiorę, bo jak mówię, znam to miejsce. Niestety nie. I w ten sposób mamy teraz już takie wydarzenia. To na szczęście nie ma większego limitu czasowego, więc no. Ale im szybciej to zrobimy, tym lepiej. A póki co jeszcze szybko tutaj i... Spotkanie z kupcami. Też kupiec chwyca cię za dłoń, prowadzi namiot na tył obozu. W środku skrywa się grupa przyróżnych młodych elfów. Kupiec wyjaśnia, że znalazł i podczas wyprawy terenu zdewastowany przez wojnę z siłami zła. Szkoda, że tego nie możemy. Sal lekcyjny nie potrzebujemy. A i nie mamy nic fajnego do kupienia, więc artefakty moglibyśmy, ale wolę zaoszczędzić. Kolejny raz usługi. I tak, wiem, że powinienem pewnie wysyłać przecieki w inne miejsca, ale na razie nie chcę. I przy okazji mapa, zobaczmy jak to wygląda. Wieśniacy 30, więc jak widzicie, jest najlepsza rzecz. Kadra jest tańsza w obsłudze. Tutaj niestety, jak widzicie, mniej many światła. Całe szczęście nie przejmujemy się aż tak maną światła. Morkowie nas też trochę nie lubią. Na szczęście to jeszcze nic takiego istotnego. Cmentarz na razie nas nie interesuje, chociaż fajnie byłoby go mieć załatwionego. Tutaj 0 i tutaj 1, więc no, nie jest tak źle. I dobra, na razie zamykamy, wznawiamy i orkowie. I co mam zrobić? Nie możemy wam nic zaoferować. No czemu? Czemu ja nigdy nie mam nic dla orków? To my nie wiem, ale to jest jakiś pech. A, nowy uczeń. Tak, nowy uczeń. Komik, brzydota, powolność, ale jest genialny, więc tutaj. Elf. Weźmiemy tutaj. Niech będzie. Musimy po prostu, wiecie, myśleć najlepiej jak możemy, starać się. Nie będzie to łatwe, ale musimy. Okej. Kolejny uczeń. Od razu zobaczymy, co my tu mamy. Wbręć światła. Tutaj. I 20 uczniów mamy, więc już nie chcę przyjmować. Wiecie, najprościej w sieci nie mamy miejsca dla nich. I wydaje mi się, że czy to będzie dobre, czy nie. Musimy zaryzykować i pociągnąć kartę, licząc na coś dla uczniów. Przy okazji magia naturalna. Szklarnia. Dolmen. Wezmę dolmen. Czemu nie?
już naprawdę olbrzymie. A nie, nie jest takie olbrzymie, jak myślałem, więc dobrze. Będzie delikatny problem z umieszczeniem tego. Ale niech idzie tutaj. Dobra. Więcej nauki. Jej. Przy okazji magię cienia. Ciągniemy od razu. I widzę, że milion różnych opcji. O, nie. O, nekromancja, abdominologia. Nic z tego nie jest mi potrzebne, więc... O, wezmę to, a nóż kiedyś się aktywuje. I teraz zobaczmy, co to za problemy. Zacznijmy od nich. Okej. W razie ludzie wchodzą pogłoski, że w tej szkole nieznane jest pojęcie dyscypliny. Aha. O, szkoda, że tego nie mamy. Mogą mieć cel więzienny, ale nie pomyślałem. No, niestety. A co i handlarze? Gildia Kupiecka jest zainteresowana własną nową szkołą. Jeśli jesteśmy skłonni udzielić wam wsparcia finansowego, ale będzie to opłacalne wystarczająco. Szkoła musi zrobić 1000 sztuk złota. I tak, trzecie zdanie. Możemy dostać 200 złota. Nie, 10 tysięcy. Nie chcę tego dla pieniędzy, bo to nie jest najlepsze. I teraz tak, ogromnie się cieszę, że twoja szkoła nie przyjęła propozycji kupców. Zamiast tego możemy się skupić na osiągnięciu jednego słusznego celu. Szerzenia magii wśród ludu. Postaramy się wykształcić co najmniej 110 uczniów. Jest to bardzo ciężkie zadanie, ale zrobimy to. Zrobimy to. A i przy okazji udało się już cokolwiek tutaj zrobić lepszego. Nakręcać zegarków. Ma na tajemne i prestiż. Nie jest najlepsze, ale zawsze coś. Tutaj mam szansę na zielarza, więc spróbujemy ponownie. Wydajność mikstur. Nie jest najlepsze, bo mikstury jeszcze nie mamy. Ale niech będzie. Wieśniak. Wieśniak. Jak widać, nadal nasze nauczanie jest zbyt słabe, żebyśmy sobie radzili dobrze. Ale ja się nie będę poddawał. Może się uda. O, magia portali. Wezmę to. Czy można to postawić jeszcze tutaj? Proszę, magia portali po prostu na maksymalnym poziomie. Dobra. Dobra. I cóż. Coś mi mówi, że my tutaj zawalimy. Totalnie. Ale podkreślam, że to moje pierwsze uruchomienie gry. Przynajmniej mi było, więc tak. Wezmę co. Nie mamy niczego lepszego, więc niech będzie tak. I liczmy, że w końcu zaraz zacznie się coś trafiać, bo to jakiego ja tu pecha mam, to już jest... To jest po prostu załamujące. Po prostu... Nie wiem, czy jest dla mnie jeszcze nadzieja. Odnośnie tej szkoły. Nie stać mi na nic. Nic się nie należy, żeby trochę prestiż odbudować. Czarodziej na szczęście, jak widać, ten przynajmniej nauczyciel ratuje sytuację. I... Jeszcze w sumie na chwilę możemy zobaczyć, jakie mam uczniów tym razem. 2 w zielarstwo i powoli druidyzm. Oraz tam niewielkie w inne. 3 w zielarstwo, 3 w portale. Ma już koronkę. Więc jak widzicie, są sukcesy. Znaczy sukcesy ogólne. 3-1. 3-1. No patrzcie, zaczynamy już powoli ich uczyć sensownie dosyć. Ja nieszczęście głównie portali. Co trochę jest sprzeczne z moimi tymi, jak to się nazywa, planami. Tam w sumie z tym, co muszę zrobić. No ale wiecie, tak się trafiło. Z trudno się mówi. O, kolejny uczeń. Głupi. Czyli tutaj. Zdolny tutaj. I mówiłem, że nie będę ich brała, ciągle ich biorę. Cóż. Idziemy tutaj. Wezmę to. Wieśniacy nas teraz będą uwielbiać. No już prawie idealnie. A magii naturalnej mamy za to bardzo dużo, więc możemy wybrać totem. Druidyzm, stajnia, magia bestii. Ja jednak wezmę totem. I postawiłbym go tutaj, żeby jeszcze lepiej nauczać jej. I w sumie to tyle. Nic więcej się nie będzie działo chyba, na razie. Bo z nieznanych mi powodów gra jest strasznie wredna i nie daje nam szans. Jakieś nowe wydarzenie. Nie wiem, co to oznacza, ale dziecko natury. Zdolny, ale z dziecko natury, więc idziesz tutaj. Ty też tutaj. A ciebie już nie bierzemy. A tu mam jaką opcję? Warsztat. O i teraz tak.
Niektórzy nasi podopieczni nie mają talentu do magii. Musimy przydzielić im jakieś zadanie manualne, inaczej czeka ich marna przyszłość. Myślę o tym, przygotowuję warsztat, w którym mogą odkryć swoje głęboko ukryte zdolności. To dobra propozycja, ale bezpieczeństwo. A dodatkowy zestaw, niech wytwarzam broń. Chęć na słowa. Nie tworzą coś ładnego, nie musi się nic przydać, niech będzie ładny. Weźmiemy to, bo to jest z magiem czasu. Nie przyda się. Nie przyda się. Totalnie nie przyda się. Ale dobra, niech i tak będzie. No i lecimy. Zaraz kolejne ciągnięcie z magii naturalnej, znaczy magii mistycznej, którą generujemy bardzo szybko. Jest tutaj tak, to słusznie chodzi po szkole. Aktywne postacie w tym samym pomieszczeniu mają szansę wygenerować pióro no, tego czegoś, które jest składnikiem alchemicznym. Albo coś takiego. Pokój czasu, kurczę, to są dwie dobre opcje, ale wezmę to najpierw. I powiem wam szczerze, że to nawet nie jest to, że tylko chcę. Co? Ma to ważniejszy cel. Zdecydowanie ważniejszy, będzie to potrzebne później. Ale tak, na razie o tym nie mówimy. I co my tu mamy? Nakręcacz zegarów, bierze. Nie, jeszcze raz, wiejski mak, zawsze coś. Zegarmistrz. Nadal nie jest najlepszy, ale 100 punktów mam tajemny i 100 złota, udało się. A tutaj mamy już, patrzcie, dużo opcji. Spróbujemy ponownie. Mistrz rytuałów. Mogło być lepiej, ale bierzemy. Poszukiwacz przygód. Bierzemy. Dalej próbuję jeszcze raz. Może być. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zgadzam się. Wow, powoli się rozkręcamy. Talia światła, proszę, proszę, proszę. Nie. Jasna stołówka dla kadry. Kurczę, czy ja mam jakiekolwiek miejsce na to? Przepraszam bardzo, czy ja już nie mam miejsca? Mówcie mi, że już nic więcej tu nie mogę dostawić, to by było załamujące. Dobra, to może być tak, że nie mam po prostu jak na razie tego postawić, jeszcze będzie szansa później. Dobra, ale teraz wznawiamy, ciągniemy i... Nie? Nie. A niech będzie to. I tak na całe szczęście nie miałem po prostu jak na razie. Niech będzie ona. Nadal tego nie można dostawić? Co jest z tym? Czemu nie mogę dostawić nigdzie stołówki? Dla kadry. Inna sprawa. Ale mniejsza. Wezmę. I wezmę. No i przykład musimy też tam zacząć wrzucać. Bo pomału kończą nam się ci, którzy mogą zostać zegarmistrzami. A teraz tak. Zaczynają się pojawiać bardzo dobre łóżka. Jakkolwiek inne rzeczy mogłyby też być super, musimy. Po prostu musimy zaczynać ogarniać kwestie łóżek i tym podobnych. Co my tu mamy? Nasze dziecko przeszkadza nam zdecydowanie mniej kiedyś w szkole. Czy może inaczej zrobić uniwersał, żeby przenieść się do domu? Prywatny pokój. Okej. Okay. Zwierzątko tutaj. Owężę, nie mogę nic zrobić. Może dziecko wciąż wracać, bo państwa lubi. Lepszy pokój. Prywatny pokój nie jest może niczym idealnym, ale... Tak, i czy mogę teraz? Tutaj nie mogłem, ale za to w tym momencie mogę. To jest strasznie dziwne, ale nie będę się nawet kłócił. Ale zwykli... Nawet mnie to też nie interesuje. Adept alchemii zdolnie. Trochę się zmarnuję, ale rzucam wszędzie wszystkich. Musimy po prostu próbować. Nadzieję na to, że nam coś się uda osiągnąć. A teraz świnki do kupców. Mikstury, selekcyjne artefakty. Selekcyjne, powiem wam szczerze, musimy spróbować. Alchemiczna, magii tajemnej, magii ciemnia. Wezmę salę alchemiczną. Nie jest ona najlepsza, jeszcze rzucimy tutaj, ale biorę, gdyż... Po prostu wierzę, że to jest moja ostatnia nadzieja na to, żeby jeszcze coś osiągnąć. I teraz tak, tutaj co mamy? Dojo. Gabinet doradcy, to nie potrzeba. Aktywni uczniowie, część przesuwania przez kilka minut są grzeczniejsze i potrzebują ciężej. O, wezmę. No, czy można tutaj dostawić? Niestety nie. A niech będzie tu. W sumie ciągle. I kolejni uczniowie.
Nope. Tak. Tak. I jakoś sobie będziemy z tym radzić. Ale mówię szczerze, jak tak patrzę, to ta moja szkoła jest jedną wielką porażką. O, król coś chce. A, poczucie przynależności. To bardzo ważne, by uczynili więź ze szkołą. Powinni być gotowi za nim umrzeć, tak jak za królestwo. Wspólny pokój. Wezmę wspólny pokój. Nie jest może jakimś super wyborem, ale im więcej tego będziemy mieć, tym... Dobrożec, tak, dobra, każdy ma inny pokój, więc teraz jakoś sobie poradzi. Jej, super. Zawsze jakieś dodatkowe to są rzeczy, może jeszcze znać je. Gorzej tylko, że tak coraz więcej rzeczy się pojawia i co z tym, jeśli nadal sobie nie radzimy. Dobra, szybko teraz tylko tutaj. Zielarstwo, druidyzm, żelarstwo. I tutaj to rzucam z premedytacją, bo jeśli mamy zielarstwo rozwinięte, to proszę. Już lada moment będziemy mogli zarzucić sobie hodowlę rogów albo mandragorków. Więc robimy rogi, potem mandragorki. Niedługo możliwe, że będziemy mogli radzić sobie z miksturami, które chciałbym wprowadzić jak najszybciej. A pragnę ci poinformować, że wkrótce odbędzie się międzyszkolny turniej walk na Pegazach. Może się mylę, ale twoja szkoła chyba nie ma drużyny. Jak to mam najlepsze Pegazy w regionie? Stadion? To się wkrótce zmieni, nie będę szczędzić kosztów. Turniej mnie nie interesuje, liczy się tylko wiedza naszych podopiecznych. Wybiorę to, bo potrzebujemy tej many bardziej niż czegokolwiek innego. Biblioteka, obserwatorium, biblioteka, proszę. Idealnie. Roczna magia, a laska nekromancji, trumna. Zawsze coś. Wiem, że nie jest to może idealno, ani nic, ale wiecie, szukam teraz wszędzie zahaczeń o cokolwiek. Nie chcemy głupich. Idź tutaj nawet. Tutaj, odwaga. Tutaj. Wrócił prusiok. Mamy dużo, więc do kupców. Albo... Nie, do nich. Chcesz mieć u nich maksymalne. Okej. Okay. Czego chcesz? Widzisz odbiegającą się gromadkę różnych zwierząt o krótkich, zakręconych ogonkach. Czy miejscowi chłopi mieli je za krowy? Kartę opiekun. Fajnie by było, tylko nie przemyślałem, że trzeba aż 200. Trudno. Dajmy to. I szczerze, już wyśniakami w tym momencie nie musimy się przejmować. Jej. Powoli jakoś to idzie. I tak, wniosek następujący. Na przyszłość chyba lepiej nie brać tylu pokoi, a skupić się na kilku mniejszych. Pokój czasu, tak. Pokój czasu. O, podróż w czasie. Wow. To jest potężne. A to nie jest aż takie super, ale mogłoby się przydać. Jednak mniejsza z tym. Co my tu mamy? Wieśniak albo wiejski mag. Próbujmy jeszcze raz. Za wszelką cenę chciałbyś być wieśniakiem. No dobra. Tutaj nawet nie będę się kłócił. Dużo tego nie ma. Lepszy pokój. Lepszy coś tam. Prywatny pokój. Prywatny pokój nie jest może niczym super idealnym, ale dostawiamy, żeby mieć więcej łóżek. Wiecie, może wtedy przestaną przynajmniej wracać przez to, że brakuje pokoi. O, i teraz tak, możesz iść tutaj, Wampir. Co to jest? Tutaj. I tutaj. Dobra, jakoś sobie radzimy, ale niestety, jak widzicie, nie mamy opcji, żeby nic z tym zrobić. A powiem wam szczerze, to co on oferuje jest potężne i chciałbym to jak najszybciej załatwić. Niestety, jak widać, gra jest przeciwko mnie. A nowi uczniowie? Nope. Okej, okay, prosiak znowu jest. A naturalna nie jest aż takim problemem. Tutaj jakoś sobie radzimy. Tutaj nie ma co. Tutaj nic.
Więc do kupców. Zobaczymy, co my tu mamy. Można byłoby to zmniejszyć, ale ja wezmę to. Teraz patrzcie. Nasi uczniowie, tutaj, obserwujcie. A to, że ma do niej na głowę czy coś, co no niestety nie możemy ich leczyć, ale teraz widzieliście. Rzucamy to. I... O, dziwne, jeszcze nikt nie dostał. Dziwne, powinni dostać od razu wisiorki, moim zdaniem. Ale dobra. Mniejsze z tym, jest za to wydarzenie. I tak, podziemie... Podziemie dla gildii. Jak widzicie, mamy tutaj teraz opcję, nie będę tego czytał, bo mi się nie chce jakoś szczególnie. Ale ogólnie właśnie mamy opcję wejścia do podziemi. Więc... Weźmiemy niewielki teren, nic ambitnego. Daję tam opcję wysyłania uczniów na wyprawy. W celu właśnie robienia przygód. Nie będę tego na razie ruszał, bo nasi studenci są za słabi, nie będę ukrywał. Ale tak, jest to ciekawa opcja, którą mam nadzieję wam pokazać jak najprędzej. A jednocześnie w takim miejscu, w takim momencie, który nie będzie aż taki problematyczny. Teraz jeden dom magii zazdrości drugiemu wspólnego pokoju i przez to ciągle się kłócą zamiast uczyć. Wspólny pokój ma być dla uczniów w drugim domu, w którym zapomniałem o prawdziwym domu. Niczego nie zmieniajmy. Oj, niestety. Podzielmy ich, to nam pomoże kontrolować. O, nowy dom magii. Lewym grami, niestety. Kurczę, to by się przydało, ale nie stać nas jak zwykle. Też wezmę co. Dodatkowy pokój magii może, czy dom magii może nam pomóc bardzo. Przestronność, piękność. Krótki sen. Tam tak i szczerze nawet nie będę na niczego zmieniał. Bo teraz będę mógł jeszcze bardziej rozdzielić to wszystko. Ale na razie mi się nie chce. Bo jak mówię, coś się jeszcze uczę grać trochę, więc... Powiedzmy sobie szczerze, zanim będę dobre opcje robił czy coś, to może trochę zajść czasu. A w ten sposób przynajmniej... Jak już będę chciał robić jakieś większe selekcje, naprawdę, co będzie można w tym zająć. I wiem, że prawdopodobnie mój gameplay różni się bardzo od tych, które można spotkać w internecie, bo jest badziewny. Ale no, żeby nie było. Mimo tego, że jestem tego świadom, nie zmienię swojego stylu. Na razie chcę się po prostu, wiecie, wkręcić w grę, zanim zacznę robić jakieś większe, może i znacznie lepsze przedsięwzięcia. Takie nieoptymalne rozegranie pierwszej planszy może pomóc bardzo. Przy okazji, a tak, to są te kanały. Może nawet spójdziemy. Kupić oferujący tajemniczy przedmiot. Twierdzi, że on rzadki i potężny, a zatem bardzo cenny. Okej. Okay. Co ciekawe, według tego, co pasuje, co piszą, czy tutaj jest to darmowe? Tak, darmowe, to jest dziwne, ale dobra. Będziemy mieć wilkołaków więcej. Nie jest to może idealne, ale niech sobie będzie. Oczywiście, że tam. Możesz iść tutaj. I co ciekawe... A właśnie, wiecie co w sumie? Może dobrym pomysłem byłoby teraz znaleźć się o najlepszej magii natury i magię naturalną dać tutaj po prostu. Zrobić z nich właśnie takich ekskluzywnych, tylko pod naturalną magię. Nie pomyślałem o tym wcześniej, ale tak, zobaczymy. Dobra, na przyszłość po prostu. Będę już tam wrzucał ten dom tylko od naturalnej. Okej, jesteśmy głodni. No nie wierzę, znowu nie możemy nic zaoferować. Widzicie, jaka ta gra jest niesprawiedliwa. Trochę jest to irytujące, nie będę ukrywał. Ale nie będę też tutaj płakał o tym. Już wiem, że może to po prostu pech chwilowy. Okej. Hodowca roślin halucynogennych. Ma tej różne ciekawe opcje, ale zaakceptuję to. Powiedz się to najlepsze. Poszukiwacz przygód da dużo złota. Tak. Okej, może być.
Może być. Zegarmistrz. Wiejski mak, oczywiście. Lepsze to niż śmierć. I tak, mamy teraz właśnie pierwszy składnik do eliksirów. Dajemy trzy składniki. Inne, to jest najważniejsze. I dostajemy w ten sposób miksturki, które mają różne efekty. Ale o tym za chwilę. Ale zanim to jednak... dobra kondycja, agresywność gadła. Zapraszam wszystkich tutaj. Ciągniemy karty z nadzieją na to, że dostaniemy coś lepszego. Dobra. Ulepszymy gabinet. Żeby był jak najlepszy. Mnie nie udało, więc następne. Gabinet doradcy. Klasa międzywymiarowa. Jak sobie będzie? Czy można coś tutaj teraz zmienić? Na razie nic. Dobra. Ale mniejsza, ciągniemy teraz tutaj. Totem, faun. Mamy gdzieś niby miejsce. A, dobra, tutaj to. Fajny pomysł. Ciągniemy dalej z nadzieją na... jakąś rzecz, która będzie pożyteczna dla naszej szkoły. Dobrze, bardzo dobrze, mam drugą stołówkę. Hurra. I kolejne ciągnięcie, może to pomoże? Nie, więc wezmę to. Nie jest to najlepsze, ale zawsze jakaś opcja. Okej, na stołówce. I teraz, kiedy mamy już taką sytuację, musimy iść definitywnie do orków. To byłoby super, ale... niestety możemy robić tylko to. To jest też dosyć korzystną opcją, patrząc na to, jak tak naprawdę nie mamy niczego tak porządnie z orkami, jeśli chodzi o relacje, więc... no. Zna. Kolejne problemy i magia tajemna, więc idziesz tutaj. Możesz iść tutaj, możesz iść tutaj. Jakieś problemy? Alkohol. Stworzenie. Stworzenie, dobra. Kot. Dobra. Jak będzie tak, że tutaj kotek sobie połazi? O, super, super, super. Izba chorych, skryptorium runiczne i zapas składników. Wszystko super, ale izba chorych przede wszystkim. Jak będzie tu? Nawet już nie patrzę szczegółowo. A tutaj tak, pokój prawdy, stoik z bronią, relikwiarz. Nie. Nie ma nic dobrego, więc nie będzie co. W jakiejś sali, w której nie będą siedzieć moi uczniowie. Czyli zajmując się głównie tym. O. To jest dla tych, to tutaj mogę umieścić w sumie. Czemu nie? Magia teraz to. Znowu tak, tutaj łóżko. Mamy piórko. Super. Kolejni uczniowie, niech idzie tutaj. Niech idzie tutaj. Tutaj i tak. Wiem, że powinienem nazwać jeszcze domy, ale na razie chcę się skupić właśnie na rozgrywkach szybkich do orków. Niech będzie w ten sposób. Niech się cieszą. I piórko, uwaga. A nie, mamy już piórko. Już się cieszyłem, że coś będziemy mogli skończyć, ale nie. Oczywiście, że nie. A i teraz przy okazji spowolnimy, żeby tu nadal czas... a nie, czas tak nie leci. Ale tak, zobaczmy szybko przegląd naszych uczniów. Jak widać, tutaj mamy już coraz to lepszych pod względem swoich umiejętności. Niektórzy są potężni, jeśli chodzi o magię naturalną, inni są wszechstronni. Powoli zaczyna się to wykształcać. Wiecie, co byłoby najlepsze? Gdyby w następnym rozdaniu nie było już wieśniaków. Tutaj akurat jeszcze nie ma co się dziwić, że nic nie robią prawie, bo dopiero co przybyli. Natomiast jeśli chodzi o naszych specjalistów arkanistycznych, tajemnych, to... co ciekawe, mają gorsze wyniki od tamtych. I widzę, że głównym problemem naszym ogólnie w tej szkole też jest zmęczenie. Nadal. A, cześć kolego, usunę jedzenie za pomocą magii.
ale nie obchodzi mnie gluten, nawet nie wiem, nie chcę, nie, nawet nie chcę wiedzieć, co to jest. Mhm. Kurczę, czemu nie... Rolcer Gun 50. Nie jesteśmy. Najgorsza opcja. Jak zwykle. Magia tajemna. Zobaczmy, co tu mamy. O, sfera taka, niestety, no ma miejsce. Powiedzmy, że wezmę kolejną taką sferę, którą dam im. I powoli, powoli, ale do przodu. Jest kontury, to idziesz zdecydowanie tutaj. Magia tajemna to tutaj, dobra. Mogę przyspieszyć, bo znowu nic się takiego szczególnego nie dzieje. I z tego patrzcie, ile już kosztuje magię tajemną, ile pozostałe. Jedyne co dogania magię tajemną to są te dwie. Chociaż nadal tajemna jest ponad wszystko. O, świnka się pojawiła, super. Do orków. Tak. Idealnie. Ambicja, sumienność. Możesz pójść tutaj. I kolejne klasyfikacje. Kamieniarz. Nie wiem, czy jest najlepszy, ale niech będzie i tak. Druid. Jedna z lepszych, z tego co widzę. Ogrodnik może być. Wiejski mag może być. No bez przesady z tymi wieśniakami. Nawet teraz, kiedy tak się staram, to nadal wieśniacy mi przychodzą. A i właśnie, w sumie to może być już dobry moment, kiedy warto byłoby zrezygnować z jeden krótki rok. Dobra, tak, to będzie dobra opcja. I teraz jeśli chodzi o inne rzeczy, to co by tu jeszcze zrobić? Podniesiemy wynagrodzenie. Na ich bezpłatny dormitoria, może to być głupie. Nie, na razie tego nie ruszamy. My w ten sposób. A tutaj co mamy? Każdy ma smoka. Jeśli chcesz, mogę dołączyć do tego grona. Nie kupić smoka za jedne. Bierzemy smoka. I teraz tak, fioletowy smok. Wezmę. Z przyjemnością. Wezmę z przyjemnością. A teraz tak, jeszcze szybko zmiana. A jak się usuwało? A, w ten sposób, okej. Okay. Wy dostajecie jego, wy dostajecie jego. I tak, jest to chyba trzeci smok u nas już, co jest bardzo dobrym wynikiem. Albo i co tak, Zgodna gofrownica. Zaczekajcie, to jest jedzące w tym pomieszczeniu na kilka minut. Dobra, niech będzie tu. Nareszcie coś pozytywnego dla nas. Teraz tak, dolmen, wieża dla świnek morskich. Ale ja jednak wezmę orkowego psa, którego umieszczę w bibliotece. Nie jest to może najlepsza opcja, ale no, zawsze jakaś opcja. I kolejne ciągnięcie. Bęben wojenny. Idealne. Idealne, zaczyna się naprawdę układać powoli. Może jest jeszcze dla nas nadzieja. Jeśli chodzi o studentów, spokojnie, pewnie, czy uczniów, spokojnie ich sobie załatwimy. Gorzej z zegarmistrzami. Gorzej ze składnikami. Okej, okay, teraz tak, kolejny. Gdzie jest kontury? Zapraszam tutaj. Adaptor alchemii tutaj. Gdzie jest kontury tutaj? O, głupi. Udało się osiągnąć cel. Nasza szkoła teraz znana z wysokiego poziomu nauczania magii tajemnej. Jej, pierwszy sukces. Więc wiecie co? Nie będzie to już totalna porażka, bo mam jeden z trzech celów wypełniony. A, świnka, dobra, od razu do orków. Wiecie, chcę po prostu się z nimi zakumplować, na tyle, na ile można. I tak, można przyspieszyć znowu. Orkowy pieseł, widzicie, ładny, bardzo ładny. Magia taka, pokój czasu. O, to byłoby super. Ale pokój czasu. Muszę go ulepszać najbardziej, jak się da. I zrobiliśmy korzeń mandragorka.
który daje nam święty eliksir. 200 many świętej. Nie jest to może idealne, ale niech będzie. Nie będziemy ruszać świętej magii, więc dorzucamy kolejne łóżko. I dorzucamy pierwsze takie. A co oni chcą? Nowe wilkołaki. Nowe wilkołaki. Wilkołaki są lepsze. Entuzjastem magii tajemnej, zapraszamy tutaj. Możesz pójść tutaj. Alchemę tutaj, to ty tutaj. Niech tutaj. No, jest dobrze. Nowy wilczynie wytasz to cycypowi. Alergię na pyłki, czyli tutaj. I możesz pójść tak. I okej, nadal jest to. Dobra, nie radzimy sobie najlepiej, bo nie będę ukrywał. Nadal jest to fatalna sytuacja, jeśli chodzi o ilość łóżek, ale powoli, jak widać, sobie zaczynamy radzić, więc tak, jeszcze coś może z tego wyjdzie. I tak, rok siódmy, lato. Rok siódmy, jesień. Może już za chwilę się uda trafić w końcu. Ale póki co, możesz iść tutaj. Orkowie mają już minus 25 tylko. Jak tak dalej pójdzie, co zaraz będą z naszymi przyjaciółmi. I dobra. A przy okazji tutaj. A mogę turniej włączyć. No taką fajna muzyczka bardzo. O nie! Witaj, jest pewna, że wkrótce dojdzie do koniunkcji planet. Czy twoja szkoła jest gotowa na nadejście mroku? Nie, ale wiem, że to nieprawda. Mam obserwatorium. Jesteśmy gotowi. Albo rozstąpić do walki. Potęga pana złapał minus 3%. Nie poczuję, że było tego aż tak bardzo. A tu może dostaniemy coś przydatniejszego. Potężne, potężne. Bardzo przydatne. A tu czy dostajemy coś przydatnego w końcu? Szybsze talizmany. Potężne. A, i przy okazji, co my tu mamy? Czony, i patrzcie, ile już teraz tego jest. Byłbym inaczej, naturalista. Może być. Nauczyciel magii. Nawet dobre. Zegarmistrz. Poszukiwać przygód. Spróbuj ponownie. Czemu mistrz portali się nie trafił? Zegarmistrz. Mistrz rytuałów. Nakręcacz zegarków może być. Zielarz, czemu nie? Oj, nie, nigdy wieśniak. Wiejski mag, okej. I powoli to idzie. 7 z 20. Bardzo powoli. A. Nie mamy tego, to nie ma sensu. Magia bestii w takim wypadku. Niech będzie i tak. Okej, to wszyscy będą mieli. O, doskonała pedagogika, więc bierzemy. I uczniowie. W takim razie tutaj, skoro dobrze sobie radzi z pierwszym poziomem wszystkiego. I teraz karsta magii tajemnej albo pokój nauczycielski. Pokój nauczycielski. Ulepszymy ten, który już mamy. Rzecz jasna. I nadal nie udało się osiągnąć nic. O, co tego dopiero to zauważyłem, że mamy już kolejne te opcje. A nam to znowu spada świętą magię tylko i wyłącznie, ale... Wiecie, święta magia lepsza niż nic, więc stos. Pomnik bohaterski. Albo kaplic bohaterów. Jak będzie co? Wiesz, żeby mi na tym wielce zależało. Tak i tak, jeszcze szybko tylko. A nie, to? Nie mogę. A jeszcze nowe wilkołaki, teraz dopiero sobie przypomniałem, że w sumie mam jeszcze jedno. Ambicja więc tam, adept alchemii to tutaj, pracowitość niech będzie tutaj. Tutaj. Ty możesz iść tu. Nowi uczniowie kolejni, o, wyznawca czy nie wszechstronność tutaj, pracowitość tutaj. A tutaj, okej. Do orków po raz kolejny. O, szykuje się impreza, zostaniemy na chwilę. Kurczę, nie mamy ani sera, ani alkoholu. Szkoda, byłoby super, ale dobra, to może być. Jesteśmy chyba zaraz na plus 5 z orkami.
wreszcie. O. Powiedzieć, że nie mamy dużo być wędrową. Wezmę co, szczerze. I damy to może... jej? Jeśli się nie mylę, tak, klasa alchemiczna. Będzie to powiem szczerze, przydatne. Patrząc, jak rzadko dostajemy coś z alchemii. No dobra, teraz będzie to dużo szybciej, więc może się uda. I teraz pracownia mikstur albo zaklinania. Wiem, że to może być głupie tak się nadal rozszerzać, ale... jakby to najłatwiej powiedzieć... I tak, musimy się rozwijać. Tak, nie mam tego, co chcemy, to mam, co chcemy. Tak, niech żyje szkoła. Plagi. I tak... plag to mogę mieć tyle w różnych miejscach, że nie, jest niewykorzystane, że... weźmiemy. Król nas będzie przez to uwielbiał. Tak więc... wszystkie opcje są bardzo dobre, moim zdaniem, jeśli o to chodzi. I... nadal nie mamy jeszcze połowy. A odcinek zaraz czas będzie kończyć. O, magia tajemna, więc tak. Możesz iść tutaj, a możesz iść tutaj. Ty pójdź tutaj. I tak, jak widać alchemię, to będziemy mogli w miarę często uruchamiać. Skryptorium wolniczne. Oczywiście to zostawię. W porządku, dobra, gdzie weźmiemy jego. I cóż, coś mówi, że niedługo zaczniemy naprawdę się rozwijać szybko. Jej. Kurczę, to jest teraz ciężki wybór. Stajnia albo to. Proponuję to, żeby nasi tamci mogli też mieć nowe możliwości. I świnka jest gotowa, więc do orków znowu. I dobra, mam już pierwszy bonus u orku, więc jest bardzo dobrze. Złoto też generujemy w miarę prędko, więc na ten moment będziemy mogli się już tym nie przejmować aż tak bardzo. I to jest tak, pokój czasu. O, zdecydowanie to. Na stołówce nawet niech będzie to, że będą się uczyć czasu. Piórko. A właśnie, przy okazji można to sprzedawać za niewielką ilość many, więc... coś tak zrobię na razie. Nie, żeby to miało jakiś większy sens, ale tak. O, i kolejna alchemia. Izba chorych, kolejna. Żeby nie, dostawimy. Tak, dostawimy. Jak będzie on. I tak, jak widzicie, sobie świetnie radzimy. Gildia. Arena wojenna. Nasza grupa poszukiwaczy przygód wraca z bitwy. Pokonaliśmy wroga, nie odnosząc ran, ale w drodze powrotnej zgnałem się i rozciąłem sobie nowy gen. Możesz coś z tym zrobić? I naszej izby chorych. Izba chorych, to 5. Rytuał z 50 many, światła. Dobrze, wezmę to. Poza tym... mimo tego, że nie specjalizujemy się i w tym samym prawdopodobnie zaprzepaściłem moją największą szansę na aktywację czegoś za świętą manę. Tak, musiałem to zrobić. Nakładanie rąk. Inaczej mówiąc, Lay on Hands. To jest, jakby to wam powiedzieć, zdolność paladyna. Mojej ulubionej klasy z D&D. Więc tak, chciałem w sumie jednej skupionej, bo czasami ciężko mi zdecydować, która jest najbardziej. I magia cienia, albo magia naturalna. Wzmocnię trochę tą magię cienia. I tak tutaj. To jest bardzo rzadkość, wielka. Skupiam się raczej na innych rzeczach, moi uczniowie, ale... no. Ech. Ta magia też dostanie swój urok. I kolejne... zegarmistrz... ghoul. Okej. Druid, okej, zegarmistrz. Poszukiwać przygód. Może przelosujmy? Nie. Dlatego mnie sprawdziłem do tej pory, co wymaga tak prawdzie ten zegarmistrz. Jestem takim trochę jełopem. Okej, naturalista, zielarstwo, elementalizm. Efekt. Cecha niezniszczalność, cecha ambicja. A, to chyba trzeba mieć, żeby być zielarzem, tylko zielarstwo 2. hodowca roślin, komik. O, okej. Bardzo potężne, chociaż obniża to. Kamieniarz, nakręcacz zegarów. Jak widać, na razie niczego takiego specyficznego, bardzo, bardzo potężnego nie mamy. O.
Ale udało się trafić kilka takich bardzo fajnych efektów. A, czy poszukać przygód musi być chaotyczny? Tego się nie spodziewam. I ogrodnik druidyzm 2, ghoul, nekromancja 1, zielarstwo 1. A zegarmistrz, magia czasu 2. Wow, to dziwne, że tak rzadko się trafił. Ale dobra. A, czy mam coś tu fajnego? Bęben, którego możemy gdzieś postawić, żeby się nie męczyli. A, gdzie mamy na to miejsce? Tutaj. Więc tutaj też to zostawię. I nowi studenci. Ty idziesz tutaj. Ty pójdziesz tutaj. I dobra. Otwierając to, oto wybór alchemii. Będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Jednocześnie otwierając się na alkohol z jej. I odwiedzając orków. Mhm. Okej. O, a to ciekawe. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Zdobędziemy kolejnego orkowego piesa, który nie jest może aż tak potrzebny, ale tak go dostawimy, bo czemu nie. I dobra, miałem kończyć odcinek, a tutaj ciągle coś. Niech będzie tutaj. Nie wiem, czy jest to aż takie istotne, ale niech będzie. Wezmę też to. Dobra. Teraz... Wow. Ja tu chcę kończyć odcinek, co chwilę coś się dzieje, więc tak jeszcze raz i co? Dobra, to teraz... Ja chyba tego nie zakończę. Jeszcze raz to. Tak specjalnie nawet zatrzymuję. Otwieram do końca te karty i naprawdę już musimy kończyć przygodę, więc tak... A, wezmę jeszcze raz tego smoka, czemu nie? A no już jeszcze gdzieś ktoś kiedyś tam zajdzie. Ale tak, tego jeszcze nie mamy, to wezmę. No, i teraz już tak dosłownie pełni. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, że ten odcinek był udany. I tak, w następnym... Może, jeśli mi się uda postarać się nie spowalniać czasu, to zakończymy to wszystko. A póki co... Jeszcze jak zauważymy, to tak, tak... Tak, no i teraz mogę wprost powiedzieć. O! Okej. Dobra, teraz już w pełni świadomy, w pełni pewien swoich słów. Mówię, trzymajcie się i hej, hej.